rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Maryi, Józefa i Jezusa i świętego Franciszka z Asyżu i wielu wspaniałych istot, które pomagają nie tylko Ziemi, ale innym planetom, innym cywilizacjom. Tutaj na Ziemi, znaczy nie, źle powiedziałem, tutaj w naszym Układzie Słonecznym, jak mi Ojciec Pio mówił, bo pytałem, czy jest życie jeszcze na którejś z planet, Ojciec Pio mi powiedział, że w naszym Układzie Słonecznym jest tylko na Ziemi i na jednym z księżyców Jowisza. Więc jeśli tam jest cywilizacja, więc są tam dusze, aniołowie, pewnie w innej formie. Ojciec mówi, że tam jest inne życie, nie takie jak na Ziemi. Więc za nich też się modlimy i nasi święci, którzy są już w niebie, to się opiekują całym wszechświatem, nie tylko naszą Ziemią, ale tutaj mamy taką tradycję, tutaj się oni nam pojawiali, przypominali, więc mamy ich bliżej. Ojciec Pio do 300 lat będzie przy ziemi działał, pomagał, bo jest trochę do pracy, jak sami widzicie, co się dzieje na świecie. Dzisiaj modlimy się za wszystkich cierpiących do Maryi, za nasze sprawy osobiste, za nasze sprawy rodzinne, krewnych, żeby się wszystko poukładało jak trzeba, żeby zdrowie było, żeby praca była, żeby było na chleb, żeby się nie przepracowywać. W przyszłości będzie taki system, bo rozmawiałem na ten temat z Ojcem Pio, że 3, 4, 5 godzin góra pracy, a resztę na kulturę, na rozwój duchowy, na miłość, na piękno, na sztukę się powinno poświęcać. Tak jak ludzie są już na emeryturach, to tak się powinno żyć na co dzień. No ale przyjdą takie czasy, gdzie będą bioroboty, robotyka wejdzie w mocniej, więc będą roboty za nas pracowały na prądzie czy na jakimś tam gazie, a my będziemy tylko zbierać owoce tego i będziemy mogli mieć dużo, dużo czasu dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, dla zabawy, dla relaksu, dla miłości, dla refleksji, dla myśli filozoficznej, która prowadzi nas do wiecznego życia. I będą takie czasy kiedyś, ale o nich już musimy dzisiaj mówić, żeby potem przyszły, bo jak nie będziemy mówić, to nic nie przyjdzie. Pustka przyjdzie i głupota lewacka albo jakaś inna ideologia moskiewska, czy amerykańska, czy jakieś masoneria przyjdzie albo coś, ona zresztą już jest, wiele rzeczy psuje i rozrabia na świecie. I chce rządzić, manipulować, kontrolować. Na to nie wolno pozwolić, dlatego musimy mówić o nowej wiedzy, o nowym spojrzeniu na świat, na innym widzeniu wszechświata, bliżej Kopernika, ale jeszcze głębiej. To, co ja wam mówię, ojciec przekazał o życiu, o cywilizacjach. Giorgio Bruno, którego spalił kościół na stosie, przecież też mówi o cywilizacjach, że są we wszechświecie cywilizacje. Kościół się uparł, tak jak Putin się uparł i brnie. I Kościół też tak brnął. Palił na stosy, na pale nakładał ludzi, wyganiał na banicję, klątwy nakładał. Tak Kościół działał w ten sposób. To źle działał, bardzo źle. Tak samo jak Putin źle działa. Piękne było przemówienie naszego prezydenta kochanego, najukochańszego prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. No i później wspaniałe wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pokazał, że mamy walczyć i bronić wolności, demokracji. To jest najważniejsze. Jeśli tam będzie dyktatura jak na Białorusi, to widzicie, co się dzieje. Po więzieniach, mnóstwo ludzi w więzieniach. Co powiesz, to od razu w czambo. U nas było zresztą za komuny to samo. Nic nie można było. Ludzie po więzieniach, zęby powybijane, paznokcie pourywane, pokaleczeni, tak komuniści robili. I właśnie dzisiaj to lewactwo, te PO, PSL do tego samego dąży. Żeby już nie jeść wielu rzeczy. Wraca komunizm, a prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział dzisiaj pięknie i wspaniale. Wolność. Musi być wolność. Żadnych
nakazów, zakazów, wolność. I nawet święty Paweł mówił, że człowiek jest powołany do wolności, a nie do niewoli. A nam chcą narzucić niewolę, ograniczenia, bo niby planeta ważniejsza od człowieka. To lepiej od razu samobójstwo wszyscy popełnimy i będzie planeta wolna i piękna i wspaniała. Jak długo to nie wiadomo, bo jak jakiś meteoryt walnie albo jakiś ogromny wulkan wybuchnie i zginie nawet bez ludzi. Się potrują wszystkie zwierzęta. Także ta filozofia lewacka jest straszna. Po prostu to jest karygodne. Oni są poprzepłacani. Nie można tak robić. No, jeżeli już chcemy jeść szarańcze albo jakieś glisty czy dżownice, no to dlaczego nie? Niech sobie jedzą ci, co chcą. Mogą nawet sobie lodówki mieć specjalne do tego, żeby sobie dżownicę wyciągnąć i żeby było mięsko surowe, no żywe jeszcze, żywe. I takie sobie jeść. Nie musi się tam przysmażyć, bo żywe jest nawet czasami zdrowsze. Przecież zwierzęta, które lew czy coś tam inni, to przecież mają na żywo wszystko. Nie ma tam gotowania. Tylko człowiek wymyślił gotowanie. No, na przykład kret, nie wiem czy wiecie. Kret ma takie mini oczki malutkie, bo kiedyś miał duże, a potem się przez ewolucję zmniejszyły. Ojciec Pio mówił, że jest ewolucja. Więc on sobie robi na zimę zapasy. Nawet nie wiecie z czego może. Ja oglądałem film na ten temat, dość taki szczegółowy. No i może pani Spurek i inni jej zwolennicy, pan Trzaskowski, może tak sobie zrobi, żeby mieć żywe dżownice na działce. Nie wiem, czy w ogóle działki będą jeszcze potrzebne i czy będzie można mieć, żeby sobie tam one żyły i potem jak trzeba to do lodóweczki na surowo albo od razu tak bezpośrednio. Dzieci w dzieciństwie jadły. Ja pamiętam też, Beatka mi to też napisała, że dzieci w dzieciństwie czasami jedzą węgiel, dżownice, różne rzeczy. Na przykład kret robi sobie, ma swoją spiżarkę, tam ileś tam centymetrów, 30 centymetrów do metra, zdaje się tak gdzieś blisko. Wkopuje się, bo jak zima jest, no to on się nie wychodzi, bo nie ma, jest zamarznięta ziemia, więc wchodzi głębiej. A dżownice jeszcze głębiej wchodzą na zimę, żeby nie zamarzły. Więc on łapie sobie, najpierw sobie robi taką spiżarkę, ma swoją studnię również, tam ma wodę naniesioną, specjalną i ma spiżarkę, gdzie sobie gromadzi właśnie dżownice. No i zauważcie, jak on by tak zostawił te dżownice luzem, to one by mu uciekły, wgopałyby się jeszcze głębiej. Ale on robi takie coś. To może ta lewica by też tak robiła, żeby im z podwórka dżownice nie uciekały. To sobie wykopią tam na pół metra taki dołek i te dżownice tam stawią, będą mieć na żywe dżownice. I kret robi w ten sposób. Każdą dżownicę nadgryza, główny rdzeń im przegryza. I dżownica jest sparaliżowana, ale żyje. Nie ucieknie, już nie ma siły, żeby się wkopać w ziemię. To może lewica, ten komunizm, który ma wchodzić, może też tak będzie. Zębami, każdą dżownicę sobie ząbkiem przegryzie jej właśnie ten główny nerw i sobie tam wrzuci do dołeczka i będzie miał na zapas. Jak ma ochotę. Więc wolność. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówi wolność. A miasta chcą nas zamykać, kołchozy robić, pracy następne. Nie wolno wyjść nigdzie. To gdzie ta wolność? Będzie, ona się szykuje właśnie taka. Niewola, znowu niewola. Putin już wszystkich zniewolił w Rosji przecież. Propagandę taką siał i zniewolił wszystkich. I u nas to samo chce lewica zrobić podobnie. PO głównie. Sprzedani ruskim i Niemcom. Pamiętajcie, że w Polsce są farmy, dosłownie całe farmy troli ruskich. Nie wiecie o tym? Ja jak coś mówię o PiS-ie, to od razu mnie atakują. A jakbym powiedział coś dobrego o PO, no nie, spoko, nie wolno, bo to Putin chwali PO i Tuska i wszystkich innych. Nie wolno o nich źle mówić.
Natomiast o PiSie, jak coś powiem dobrze, to od razu huzia na juzia na mnie. To są farmy, ogromne troli ruskich. Jak wszyscy, którzy mówią źle o PiSie, to wiedzcie, że to są zwolennicy komunizmu i sowietyzmu. Dobrze, to teraz się pomodlimy szybciutko za nasze sprawy, bo napomknąłem. Prośmy, również Krysia mi pisała, ta nasza malarka systemu miłości, która namaluje właśnie Ojca Pio, Świętego Michała Archanioła, tą Matkę Boską nam namalowała, Romeo, później takie inne jeszcze, na razie się oprawiają, jeden się oprawia. Sylwia mi wysłała też już Fule i Ludwika też dodatkowo. Tak za jakiś czas przyjdzie, to znowu wam pokażę. Więc Krysia prosiła o modlitwę za swojego męża, bo dostał nagle ostrego zapalenia trzustki, jest w szpitalu. A to jest dość groźna choroba, trzustka to nie ma żartów. No jak trzustka siądzie, to potem insulinę będzie musiał brać. Miałem kolegę serdecznego, Leszka, i właśnie starszy ode mnie o 10 lat. Parę lat temu zmarł właśnie. Chodziłem do niego, żeśmy właśnie się cieszyli fajnie. Taki sam człowiek jak Ludwik. On wiedział Ojcu Pio, mówiłem mu o rozmowach i tak dalej, ale to było już dużo później, więc tylko on się dowiadywał. No i też właśnie zmarł na trzustkę. Ale tam były jeszcze dodatkowe jakieś współistniejące choroby. Ale módlmy się do Ojca Pio, aby mężowi Krysi spełniła się wola Boża, a wolą Bożą jest być zdrowym. Taka jest wola Boża, żeby być zdrowym. Ale jeśli się coś nie uda, to musimy też przyjąć to jako wolę Bożą. Bo czasami jest tak, jak ojciec mówił, popytałem o takich nienarodzone dzieci, co umierają zaraz po śmierci. To ojciec Pio mówił, że tylko tyle im brakowało do zbawienia. Żeby się urodzić, stworzyć żal u rodziców, płacz, oni skorzystają, pokorę zyskają na tym, a dziecko już skończyło swoją drogę w poprzednich życiach oczywiście, no i idzie do nieba. Także to się nie przejmuje za bardzo, że jeśli ktoś umiera, czy jest zdrowy, bo Bóg wie, i ojciec Pio, i inni aniołowie, stróżowie tych osób wszystko wiedzą. Oczywiście, że dla nas lepiej, jak jest wszystko piękne, zdrowe i dobrze. Więc módlmy się o to, żeby jak najlepiej było mężowi Krysi i oczywiście polecamy lekarzy, którzy się będą nim opiekowali, żeby ojciec Pio coś tam polecił, sprawił, żeby było wszystko jak najlepiej. Do Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ziemia jest tylko przejściowym domem. Na chwilkę tu jesteśmy i odchodzimy. Zauważcie, jak ci, którzy są już starsi trochę. Jak sobie tak wspomną, niedawno byli młodzi, grali na gitarach, hasali, bawili się na zabawach, a dzisiaj już kości bolą, nie chce im się już bawić, nie chce już nic. Już nie ma tej werwy, nie ma tej siły. Ludwikowi też ojciec Pio mówił pod koniec, bo on był taki energiczny, żeby już sobie odpuścił i troszkę odpoczywał więcej, żeby już nie pracował. A on zawsze tam sprzątał, to tamto pomagał. To zależy od duszy, która właśnie jest, niektóra jest taka silna, przejawia się silnie bardzo w ciele i energię ma niesamowitą do końca. Ludwik taki był. Ojciec go cały czas strofował, żeby już nie pracował, żeby oszczędzał siły, żeby wypoczywał. No to wam też życzę, ci, którzy są już starsi, żeby wypoczywali. I właśnie mówię, że dopiero byliśmy młodziutcy, fajni, malutcy, bobaski, a już na chwilę jesteśmy seniorami. Zęby wypadają, włosy wypadają. Z ucha kapie oliwa, wykapuje nam cała mądrość z mózgu, wychodzi uszami. I takie jest życie człowieka, ale jeśli my jesteśmy w kontakcie z niebem, z duchowością, z systemem miłości, z pięknem, które chcemy tworzyć, które chcemy czuć, które Bóg wszystkim wlewa, wystarczy tylko z tego korzystać, to jest dobrze.
będziemy zawsze do końca szczęśliwi i uśmiechnięci. I dary duchowe, które otrzymujemy z nieba poprzez naszą własną wewnętrzną pracę, są dla nas, pociechą dla nas. I ojciec Pio kiedyś mi też mówił, że wszystko, co otrzymasz, wszystkie te dary ducha, przede wszystkim to są pociechą i radością dla ciebie. A potem można się nimi dzielić z innymi. Na przykład właśnie Krysia maluje i umie się dzielić, bo to jest jej dar i ona się cieszy, jak coś namaluje, coś zrobi drugiemu. Zwłaszcza tutaj dla nas, dla mnie tutaj pokazuje wam co dzień prawie jej dzieło, jej dzieła. I to właśnie też działa, że produkujemy piękno i na tym powinniśmy się skupić, żeby produkować estetykę, etykę, piękno, sztukę. Ilonka Swat, która też przecież pięknie namalowała anioła tutaj i parę jeszcze tam jest w środku jej dzieł, jej obrazków, akurat nie mogę trafić. Tutaj jest zakładka jeszcze, gdzieś to widziałem, ale to nie jest już takie, no popatrz, jak chcesz, to nie ma. O, gdzieś tam pouciekały te zdjęcia. W każdym razie książka jest, możecie sobie kupić. No, to dziwne aż. Ale mi się jeden jeszcze nie pokazał. O, jest tutaj coś, tak, gdzieś tam widziałem na początku. Ale to się sklejone są, to nie, w każdym razie jest, o, to jest Ilonki dzieło, Ilonki Swat ze Szwecji, namalowała tego anioła, w środku też są jej rysunki, malowidła. W trzecim tomie będzie święty Michał Archanioł, Krysia go namalowała, jako okładkę zrobię, a z tyłu też bym chciał dać właśnie takim przyszło już, właśnie to, co ostatnio namalowała im przysłała, dałem na razie do oprawy. Gdzie tam jest ojciec Pio, ja tam piszę i Ludwik jest właśnie. To bym chciał właśnie też to na drugą, na tył dać. Ale to przyszłość. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mi pomagacie, bo wiecie jak jest. Niebo odpłaci wszystkim, którzy pomagają. Ja też wam pomagam przecież. Co dzień nagrywam, mówię o tym. Dzielę się tą wiedzą, bo ojciec Pio mi się kazał dzielić. Od początku się dzieliłem, od 1998 już się zacząłem dzielić. W internecie puszczałem swoje myśli różne. Teraz są książki, możecie, jak ktoś ma ochotę, nie ma problemu, można sobie brać, dzielić się w internecie tą książką, fragmenty, jak ktoś chce przepisać i podzielić się myślami. Bardzo proszę, ja nie mam, prawa autorskie są moje, oddaję wszystkim. No oczywiście jest sklepik, no to on tam musi jakoś prawnie to sobie poukładać, Arek układa, więc nie może dać książek ani coś, no i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Ale ja proszę korzystać. Są e-booki, nie e-booki, audiobooki są. W internecie już są udostępnione dwa tomy, obydwa, pierwszy i drugi, czytane przez aktora, więc można słuchać, dzielić się, pokazywać, komuś linki dawać, jak najbardziej. To przecież o to chodzi, żeby się wiedza ta szerzyła, żeby później ekonomia i nasz wzrost był coraz lepszy, żebyśmy zmienili państwo, zmienili część świata, jak się da, na system miłości. Musimy to trąbić, mówić na okrągło. Dlatego ja tu jestem od tego. A wy? Musicie pomagać też, coś od siebie, bo to jest jak jest. Wiadomo, że ten świat się rządzi ekonomią i trzeba wszystko utrzymać i tak dalej. To jeszcze wam przeczytam. Jak ktoś ma imieniny, oczywiście dzisiaj znowu urodzinki, to proszę, serdeczne życzenia wam życzę, zanoszę dużo miłości, dużo piękna wam chcę wlać w wasze serca, w wasze umysły, abyście byli szczęśliwi. A kto dąży do ducha, do miłości, jest szczęśliwy, bo ten duch na niego działa. Bóg daje takie łaski wszystkim, którzy dążą do niego, że umysł tego nie pojmuje, a serce odczuwa. To jest właśnie piękne. Kiedyś też miałem kontakt, znacie Stana Borysa, nie?
piękne piosenki śpiewa, Jaskółkę. No to ja tam długo z nim korespondowałem swego czasu, bo okazało się, że mój wujek mi opowiadał o nim jeszcze jak żył, bo mój wujek już nie żyje. To z nim do szkoły chodził właśnie, ze Stanem Borysem w Rzeszowie. I opowiadał mi tam trochę różne rzeczy. Ja potem nawiązałem kontakt ze Stanem Borysem, rozmawialiśmy, często pisaliśmy do siebie. Nawet miałem się z nim spotkać, jak był w Polsce, ale jakoś tak nie było czasu, bo ja był zajęty wiadomo czym, pisaniem na okrągło, różnymi rzeczami. Poza tym ja pracowałem długie lata na 3 zmiany, to ciężko. To takie niewygodne strasznie jest. Tak z czasem nie za bardzo. Więc czytam jeszcze wam krótkie rozważanie z drugiego tomu. Wszystkie zmienne cechy ludzkiego życia, losowość, nieprzewidywalność, mogą nas zasugerować, że jesteśmy istotami skończonymi i przypadkowymi. Niewierzący próbują o tym mówić głośno, ale my wiemy, że jesteśmy istotą wieczną. Ten fakt potwierdzony jest przez różne stare pisma, m.in. i żydowską Biblię. Księga Jeremiasza powiada: Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, poświęciłem cię. Nim przyszedłeś na świat, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Jeremiasz 1:4-5. Lecz nie tylko pisma to potwierdzają, ale ty sam możesz to sprowadzić swoim umysłem, uczuciami i marzeniami. Macie tutaj też dowód na reinkarnację. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki. Oczywiście w cudzysłowie, bo to, no to w sumie to Bóg kształtuje wszystko. Bo przez swoje ręce. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, poświęciłem cię. Nim przyszedłeś na świat, prorokiem dla narodów cię ustanowiłem. Już był wcześniej, a potem dopiero się wcielił. Jest dużo takich nawet tekstów o reinkarnacji w Starym Testamencie. Ja kiedyś je wyszukiwałem i znalazłem, ale nie chcę się już teraz grzebać, wiem, że jest to. To ja się już nie sugeruję Starym Testamentem, bo jak ojciec Pio powiedział mi, że trzeba o nim już zapomnieć, bo to są dzieje i Żydów głównie, bitew, mordów i tak dalej. To nie dla mnie, nie lubię takich rzeczy, jak nie lubię wojny na Ukrainie. To tak samo nie lubię Biblii. Co jeszcze? A może od razu zaznaczę, bo nie tym, tą myszką. Także była taka sytuacja też z Jezusem, gdzie apostołowie przyszli do Jezusa i mówią: To jest z kolei dowód, że Jezus nie jest Bogiem. Ja wiem, że nie jest Bogiem, tylko jest aniołem. No ale ojciec Pio tam różnym mówił, że jest Bogiem, no bo Kościół tak głosił. Ale mnie powiedział, że dowiesz się, kim naprawdę był Jezus, a zawsze go uważałem za Boga. I teraz już wiem, że nie, bo już doszedłem do tego, ojciec zasugerował. No więc Maryja z Jezusem zeszli z nieba jako aniołowie. To Jezus, będąc wśród apostołów, przyszli do Niego i mówią Mu: Panie, Ty masz słowa życia wiecznego, okej, Ty jesteś dobry. Dobry jest dla nich. A Jezus powiedział takie słowa, że nikt na ziemi nie jest dobry. Nikt nie jest dobry, tylko Bóg jest dobry. Widzicie? I ojciec też mi powiedział, że Bóg jest najlepszą matką, rodzicem, tak mi dosłownie powiedział, najlepszym rodzicem z wszystkich rodziców we wszechświecie. Najlepszym, bo Bóg tylko jest najlepszy i zna dobro od podstaw do niebiańskiej świadomości. A my dopiero się uczymy dobra, miłości. Mamy problemy duże, bo żeśmy weszli. Ten GPS niebiański nas zwiódł, znaczy nie niebiański, poniebiański, zwiódł nas w świat materialny i gdzieś nam zwodzi cały czas i każe walczyć, każe robić imperia, każe bomby produkować, każe rywalizować, każe różne rzeczy złe robić.
partie zakładać. To są złe drogi wszystko. Złą ekonomię, która wykorzysta, jak komuniści wykorzystywali. Wszystko na telefon, zadzwonił, potrzebuje pieniądze, bach, 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 już pieniądze są. Bo to jeden z drugiego tak wspierał. Tak samo, wiecie, jak Żydzi tak samo inwestują w jakiegoś swojego kolegę i pomagają mu, pomagają. Potem się musi odpłacić. U nich taki system właśnie też jest. Żydzi się bardzo wspomagają finansowo nawzajem. W partiach jest to samo, widzicie. Kradną. Unia Europejska to co? To samo, jaka korupcja wyszła na wierzch. Przekupywali Ruscy, Niemcy. Jeszcze się może wydać różne rzeczy. I głosowania były takie, żeby niszczyć Polskę, żeby Polska w końcu była bez praw, bez narodowości, bez tożsamości, tylko żeby było państwo jedno. I do tego dąży Unia Europejska, ta zła Unia Europejska teraz, żeby było jedno państwo, federacja, nawet nie federacja. To błąd. Oni chcą zrobić, żeby tylko Niemcy Europą rządzili, nikt inny. Tak się dogadali z Ruskimi przecież już dawno. To ojciec Piona mówi, że się Niemcy nad głowami Polaków już dawno dogadali i dogadują. Więc tylko im o to chodziło. Dlatego cieszcie się, że Joe Biden przybył do Polski, a nie do Francji, nie do Niemiec, tylko do Polski. Tu jest teraz centrum wszechświata. I o to chodzi, żeby Niemcy dostali w tyłek, klapsa. Ale jeszcze się odwdzięczą. Oni mają swoje plany z Ruskimi. Jak nie z Putinem, to z następnymi będą robić, bo oni tacy są już. Ale my się nie damy. System miłości zwycięży wszystko i będzie Polska wielka i będzie wielkie prawa wyjdą z Polski, będzie pomagać jeszcze innym, jak mówią wielcy, a ojciec Pio mówił, że będzie autostrada wspaniała później, że będziemy pomagać innym. Ale najpierw sięgniemy dna, tak powiedział. No myślę, że już dno. Już żeśmy mieli, mamy. Oby tylko tutaj nam nie weszli Ruscy i Niemcy. Niemcy mogą przejść sobie, bo Teresa Neumann mówiła, że przejdą przez Polskę. Oby nikomu nic nie zrobili. Mam nadzieję, że Ruscy nam tu nie wejdą. Chińczycy też swoje się postawią. Jakiś ten spokój zapanuje i potem dopiero po tym wszystkim będzie się... Jeszcze jakieś tarcia będą. Po tym wszystkim dopiero będzie coraz lepiej. A my się módlmy do Ojca Pio o opiekę i świętego Michała Archanioła, żebyśmy mogli wytrwać to, co się dzieje, bo jest źle, dużo lęku, strachu. Nie dość, że jest wojna, to jeszcze trzęsienie ziemi nam się zdarzyło, no ale to często wszędzie są te trzęsienia ziemi, wichury, huragany, różne rzeczy się dzieją. Teorii spiskowych na ten temat jest bardzo dużo, że bronią to wywołują i tak dalej. No tam jest coś w tym na pewno, bo Rosjanie, jak już ojciec Piona mówił, że potrafią wywołać trzęsienie ziemi. Wiercają się w głąb, odpalają ładunki, wiedzą, wyliczona jaka fala, gdzie ma pójść. Ale to tylko w tych miejscach, gdzie są te właśnie uskoki, bo tak to... No nieważne. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się mocno systemu miłości, uniwersalnej wiedzy dla wszystkich. I dla prawicy, i dla lewicy, bo jak ojciec mówił, że wszyscy się zbawią. Wszyscy. Ale po co tak długo czekać? Dlatego trzeba edukować, żeby ci, którzy weszli na złą drogę, żeby rozpoznali światło, świetlną drogę. Świetną i świetlną drogę, a nie iść w te błoto, korupcję, dominację władzy i tak dalej. To jest źle. Kadynowcy, widzicie, ile już nawet piszą o tym, że na tej wojnie, na zabijaniu Ukraińców zarobił 250 milionów dolarów już. I sankcji na to nie ma. Państwa nie są w stanie ich uchwycić. A Putin ile zarobił? Jeszcze więcej na wojnie. Traci, no teraz traci, ale Rosja traci, nie Putin. Putin nie traci nic. Rosja traci. Społeczeństwo traci. Gospodarka ich będzie traciła. Będą wykluczeni z wszystkich spotkań. To jest bardzo przykre dla Rosji będzie. No ale jak im złe anioły podpowiedziały, pyszne anioły, ich własne wewnętrzne anioły, podpowiedziały im taką politykę złą, taką geopolitykę, która jest sztucznie wywoływana. To są gry, tak jak my gramy
w miłość z kimś pięknie i ładnie, tak samo polityka to jest wymyślona zła energia, którą grają z innymi państwami, z innymi systemami. To jest wszystko do odrzucenia, do spalenia, to jest słoma. Chociaż słoma i siano są dobre, bo można zwierzątka, krówki odżywiać, inne zwierzątka. No ale pani Skórek już, Spórek będzie tak robiła, żeby nie było zwierzątek, krów, żeby nie było nic, żeby, no to po co to siano, to słoma z kolei, bo trzeba wypalać wszystko, no bo do niczego to jest potrzebne. Żartuję oczywiście, poważnie żartuję. To trzymajcie się systemu miłości. To tyle. Módlmy się i polecajmy męża Krysi, żeby się spełniła wola Boża, bo Bóg wie, co komu najbardziej jest potrzebne. A my chcemy dobrze, a rozeznać sytuację może tylko Bóg. My tylko możemy wierzyć i modlić i posyłać dobre myśli. I Bóg da komu? Temu, komu najbardziej potrzeba. Ojciec Pio mówił, że tak zawsze się dzieje. To trzymajcie się i pa, pa.